Witam, zapraszam na porównanie pedałów VP535 i VP537. 535 to znana od lat konstrukcja, z której korzystają też inne firmy. Możemy znaleźć je jako NS Nylony czy Dartmoury Candy. Link do filmu o nich i nie tylko znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Tak naprawdę istnieją dwie odmiany tych pedałów. 535 ma korpus wykonany z nylonu, a 536 z polipropylenu. Obie wersje łączy jednakowość ze stali boronowej i łożyska kulkowe. Model 537 to już zupełnie inna bajka. Korpus wykonany z polipropylenu i zamiast 10 pinów posiadają ich aż 14. Kręcą się na polimerowym łożysku EPB, które ponoć ma zwiększać ich trwałość. W tej kwestii nie mogę się póki co wypowiedzieć, gdyż dopiero zacząłem je testować. Ale pamiętajcie, że są to pedały za 20 zł. Które nie mają wybitnego uszczelnienia i raczej się ich nie serwisuje, a wymienia. 537 mają też inną zaletę. Oprócz możliwości odkręcenia klasycznym płaskim kluczem 15, posiadają w osi gniazdo na klucz ampulowy 6, czyli coś, co jest przeważnie zarezerwowane dla droższych pedałów. Dzięki temu oraz lżejszemu łożysku ważą zaledwie 289 gramów i jest to naprawdę dobry wynik. W internecie o 537 krążą raczej pochlebne opinie i ja też nie widzę powodów do krytyki. Jak na pedały ze zintegrowanymi pinami, trzymają dość dobrze, mają niski profil, dodatkowe gniazdo pod klucz i są lżejsze od poprzedników, więc jeśli łożyska nie zaczną padać zbyt szybko, to mogę je śmiało polecić. Pamiętajcie jednak, że 535 i 537 to pedały przeznaczone do jazdy rekreacyjnej. Jeśli szukacie czegoś, na czym będziecie mogli poszaleć, to radzę wybrać pedały ze wzmacnianą osią chromo, wymiennymi pinami i łożyskami maszynowymi. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!